Ogólnie ten sektor 6 mógłby się już skończyć, bo chciałbym jakiegoś save'a sobie zrobić. Oczywiście zamknięto mnie. No ale te zabawy ze światem są całkiem fajne. Nie powiem, podoba mi się to bardzo. Teraz trzeba to przesuwać. Dobra. No kurde. Tu raczej już nic nie ma więcej, nie? Nie ma. Skoczymy? Skoczymy. Super. Spadamy w dół. I co trzeba zrobić? Trzeba... to białe... Tu jest jeszcze coś takiego. O-o. Dobra, ty. Okej, dobra. Już przyznam się, że się nie da tego przesunąć nigdzie dalej. I że spieprzyłem to całe. Ale na szczęście nieźle. To teraz... to musimy jakoś... Dobra, nie zdarzę teraz. Wracaj. Dobra, wracaj. Okej, mamy. Mamy cię. O fuck. Chociaż... Hej, udało się. To jest wyjście. Tadam. Szybciej, bo ja głodny jestem. Trzeba wyjść z tego kompleksu. Tylko mi nie mówcie, że znowu jakieś zabawy z tymi głupimi kulkami będą teraz, co? Całe szczęście nie. Dobra, mamy to. I gdzie to ma iść? Może nie ma iść nigdzie? Może akurat trzeba przejść dalej do przodu? No, trzeba jednak do przodu. Dobrze. Tu jest źródło światła, z którym... odsyć da się do góry wejść. I po co, żebym ja tu wchodził? Trzeba było iść przed siebie, zignorować całkowicie, że tutaj coś jest. Teraz zapewne... no tak, trzeba jednak to rozwiązać. Więc muszę doprowadzić źródło światła przez ten tunel tu, żeby przeszło tam i otworzyło mi drzwi. Patrząc na samą zagadkę, okazuje, nie będzie to łatwe zadanie. Ale na szczęście chyba nie muszę spadać w dół. To przejdziemy tak, okej. Ja by to uruchomić. Ktoś wie? Aha, spoko. Co to jest? Okej, aktywowało się. Okej. Ale co to ma robić? Ktoś wie? Tosowajmy. A może by to zrobić właśnie tak. To obniżymy. To przesuniemy. Okej. Akurat miałem szczęście, że to było tutaj. Nie spadło. Chowaj się. Chyba jest dobrze. Tak, musimy zrobić. Tak. Więc jak to wjedzie na to białe, to teraz muszę jakoś dobrze wymierzyć. Okej. Jest, nie spadło. Teraz to musi zejść z tego. Wracaj. Nie jest wcale aż tak ciężko, jak myślałem. Dobrze. Już jesteśmy bliziutko. Okej, tasowamy i teraz powinno być bez problemu. Zagadka rozwiązana. Tam się oświeciło, drzwiczki się otworzyły, co nie? Ale bym się śmiał, by mnie to zabiło. Dobra. Ej, ho! Ja tam widziałem pająka chyba. Yo! A może to te kable tak dziwnie wyglądały? Oj, pierdyle. Magnesy, czyli coś, co ja bardzo nie lubię tutaj w tej grze.
Pytanie, co trzeba tutaj przenieść, żeby zasilić? Okej, stop. O! Okej, dobra. Czyli... To dalej iść nie może. Żeby też jakieś takie montowanie miało, bo coś... To byłoby dobre. Żeby na przykład wysyłany czerwony klocek maksymalnie i to na przykład przymagnesuje się białe do czerwonego. Trzeba tutaj znaleźć jakieś mądre rozwiązanie, żeby to jakoś w miarę szybko zrobić. Kurde. Tak więc po krótkiej chwili namysłu wydaje mi się, że muszę po prostu te klocki duże odpowiednio ustawić po tej stronie ściany i potem po prostu za pomocą magnesów przesuwać je w tą stronę, żeby one odpowiednio ustawiły się pod tymi promieniami, zasilając tym samym te cztery punkty dostępne poniżej. Pytanie tylko, jak to tego dokonać? Zrobimy jakiś taki test. Aha, okej. Na pewno wiadomo, że klocki duże się przesuwają wolniej niż małe. Więc ja by ustawić je w takiej kolejności, że najpierw są klocki duże, potem klocki małe. Tak samo po dwóch stronach tego czegoś, tych czerwonych klocków, to jeśli bym włączył magnes po tej stronie, to dystans, który pokonują duże klocki, będzie wystarczający do dystansu przebytego przez małe klocki, żeby po prostu doszły tutaj w tym momencie. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. Ja sam za bardzo nie wiem, jak tego wykonać i nie wiem, czy po prostu nie gadam jakichś farmazonów. No okej, tutaj coś mam. Że ja muszę zrobić to tak, żeby klocki małe były przed dużymi. Źle. Spróbuję teraz zasunąć się do końca. No jest to jakiś na pewno progres. Nie za wiele mi to daje, no ale zawsze coś. Teraz niech te wyprzedzą. Okej. Więc damy teraz w tą stronę. Kurde. Kombinujemy. Okej. Dobra. To... chociaż jakoś pomóc, mam nadzieję przynajmniej. No, jest to jakiś progres, nie powiem. Że ten duży klocek ma teraz dwa małe klocki. A to nie jest zbyt dobrym rozwiązaniem. To już kompletnie strzeliłem. Dobra, teraz trzeba jakoś tak zrobić, żeby ten jeden się zniszczył tutaj. No jest ok, dobra. Przynajmniej udało mi się jakoś je rozdzielić. Czyli jeden problem z głowy. Ok. Teraz
teraz tutaj. Stop! Spoko, teraz jeszcze ten wzniem bardziej. No. Idźcie, idźcie, dobrze, idźcie, dobrze, proszę, idźcie, okej. Okay. Teraz zostaniemy jeszcze równo do tej ściany. I trzymajcie za mnie kciuki, żeby to się udało. To powinien zatrzymać. Kurde. No i co? A, kurde. Się wystraszyłem, że nie działa. No. To jest wyjście. O, tutaj jest wyjście. Powiedz mi, że to jest koniec. Co? Proszę, proszę, już chcę koniec tej planszy. Ja już mam jej dosyć. Okej, okay, to teraz zapewne jest ostatni puzzle na tym poziomie szóstym. I... nie wygląda łatwo, niestety. Co by to zrobić? Może tak właśnie przesunąć te klocki w tą stronę. Okej. Okay. Teraz troszeczkę... oj, no, dobrze, dobrze, dobrze. Już myślałem, że za daleko. A jednak... źle. W tą stronę. Poniesiemy czerwony do góry. No, to spadł dobrze. Trzeba teraz w drugą stronę przenieść, żeby zablokować kolejny biały. Tak. Okej. Okay. Tylko dlaczego on lewituje, to jasne cholery, co? Nie, no jest dobrze. Jeszcze troszeczkę. Okej. Okay. No, jest doskonale, co zrobić. No, super. Dobra, tak więc mamy dwa białe uwięzione po dwóch stronach tego pomieszczenia małego. Teraz trzeba coś z tymi dwoma pozostałymi zrobić. Kurde, może to do środka jedną tutaj. Nie. Kurde. Jak to zwykle w moim przypadku klikam gdzie popadnie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przesuniemy. Nie, teraz ten się źle przesunął. Cholera jasna. Raz jest powrotem na swoje miejsce. Okej. Okay. Kurczaki. Dajcie mi pomyśleć. Nie tak. Już może. Kurde. Tam nic nie daje, kurde. Może... nie, też nic z tego. Przesuniemy teraz w lewo. Bo ja muszę postawić te dwa białe koło tych dwóch czerwonych na środku. Ale jak to zrobić, żeby to... jakoś mądrze to było zrobione, kurde. Ja znowu spieprzyłem. Jeszcze troszeczkę, okej. Okay. Powinien wystarczyć. Teraz tamten, kurde. Okej. Okay. Kurczaki. No jest to chyba najtrudniejsza zagadka w całej grze teraz. Podnieśmy do góry. Okej, okay. Jeden zablokowaliśmy. Z tyłu. A teraz te wszystkie się przesuną. Jak ja przesunę to w lewo, to one się wszystkie przesuną w lewo. Co nie za bardzo mi pasuje. Co by to wykombinować? W dół. Wciąż mi to nic nie daje. Wciąż nic, kurde. Nie mam zielonego pomysłu, co zrobić. W tą stronę też nic nie daje. To też nie ratuje mnie. Ja bym tutaj ustawić te białe, żeby dało się potem mi odpowiednio ustawić na tym. Kurde. No
nic, kurde. Lecimy w drugą stronę może. Ha. A może by właśnie tak zrobić, że to... Okej. Chyba mniej więcej wiem, co mam zrobić, ale zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Dostaniemy to do tej ściany. Okej. Z powrotem troszeczkę. Z lewo. Jest okej. Udało się odpowiednio zatrzymać. Teraz damy w tą stronę. Okej. Zablokujemy tego. Z powrotem w drugą stronę. Jeszcze kawałek chyba, nie? Czy nie? Daję ci pomyśleć. Jeszcze kawałek będę musiał posunąć w lewo. Jeżeli jak dam do przodu, to... O, jest okej. No. Zostaniemy tutaj. Zatrzymiemy. Opuścimy bloki czerwone. Wtedy te białe się przesuną w drugą stronę. Sorry, nie ten przycisk. Tak, puścimy je. One się przesuną. Ale to muszę dobrze czasowo wymierzyć. I stop. A, okej, spoko. Teraz poniesiemy je. O, właśnie, tak. Z powrotem w tą stronę. Opuścimy wszystkie. Tak. Dobrze. Teraz dobrze wymierzyć. O, stop! Kurde. Ach. Boję się, że mogą spaść. No ale zaraz zobaczymy. Nie, jest okej. Okay. Pierwszy. Zaliczony. Yes. Good job. Drugi. Ostrożnie. Jest. Dobrze. Trzeci. Też. No i czwarty. No, raczej bez problemu będzie, co ja? No, udało się. Pięknie. O! Się szyba przesuwa i spadłem w dół, tylko ciekawe. O, achievement unlock. Tough going part 2. Okidoki, super. Czyżby to był koniec sektoru 6 i początek sektoru 7? Oj, dobrze by było. Co jest? Co się dzieje? Coś mi powie. Nawet nie mogę moją postacią kierować, bez sensu. Jakaś animacja głupia. Oddajcie mi kontrolę nad postacią! Co jest? Fucking out. Co się dzieje? What the fuck is going on? Ładne ręce mam, co nie? Wow. Co jest, kuźwa? O! Oh. Wow! Yay! I got the power! Będę mógł teraz jakimiś promieniami śniać, co? Pojawią się potwory albo coś w tym stylu. Haha, fajnie by było. Ale czemu ja nie mogę wyjść do środka? Dziwne. Idziemy gdzieś dalej w takim razie. Pytanie gdzie? Cholera jasna! Gdzie jest wyjście z tej planszy? Nic nie mogę zrobić. Wow. Okej. Cool, cool. Nie ma się co bać. Idziemy dalej przed siebie. Hello. Hello, jest tu ktoś? Halo. Halo. Wow. O. Sector 6 completed. Teraz dopiero kończyłem 6. W takim razie teraz dopiero jestem 7. Dobra, to zobaczymy się w sektorze 7 wkrótce. Trzymajcie się, hej!